Dzień dobry, witam klasy pierwsze na kolejnej naszej lekcji poświęconej sztuce romańskiej. Przed nami spotkanie z architekturą, która pojawi się w początkach dziejów naszej państwowości. Bo przed nami spotkanie z architekturą przedromańską i romańską w Polsce. A więc kontynuujemy poznawanie jednego z najważniejszych okresów dziejów sztuki średniowiecza, a jednocześnie właściwie po raz pierwszy będziemy gościli na naszych polskich ziemiach. Do tej pory właściwie poza grodem obronnym w Biskupinie związanym ze sztuką pradziejową i który zresztą z naszymi przodkami nie miał nic wspólnego, bo ludność kultury łużyckiej, jak się dzisiaj przyjmuje, to protoplaści późniejszych Celtów. A więc tak naprawdę dopiero od tego momentu poznawaniu dzieł sztuki europejskiej towarzyszyć będą też dzieła znajdujące się na ziemiach polskich. I jest to w sumie oczywiste, albowiem w ten czas wkraczamy wraz z chrystianizacją Polski. A jak wiemy, to wydarzenie miało miejsce w roku 966 i wiązało się z wydarzeniami, w których kluczową rolę odegrała osoba czy osoby, które teraz właśnie oglądamy na ekranie. Przed nami Jan Matejko, artysta z drugiej połowy XIX wieku, wyczarowuje wizerunki pierwszych władców Polski. Po lewej stronie Mieszko I, po środku jego żona Dobrawa, księżniczka Czech, która trafiwszy do Poznania czy do Wielkopolski, stając się żoną, miała doprowadzić Mieszka do ostatecznej decyzji związanej z przyjęciem chrztu. No i dalej następca Mieszka, czyli Bolesław Chrobry. Maluteńki obrazek na samym końcu, na dole, pod Dobrawą, to XIX-wieczna miniatura odtwarzająca wygląd zaginionego rękopisu pochodzącego z początku XI wieku, na którym przedstawiono zasiadającego na tronie Mieszka II. Był synem Bolesława Chrobrego, jego dziedzicem. Jego śmierć zamyka pierwszy etap dziejów historii Polski, a w przypadku sztuki, dziejów sztuki oczywiście. Ten okres dla historii sztuki określamy jako okres przedromański. Obejmuje on stulecia X i początek XI. Oczywiście też w tym X stuleciu granicą wstępną jest chrzest Polski. Wszystko to, co do tego momentu zdarzyło się, jest jeszcze właściwie pradziejami. Oto mapa naszej części Europy, na której mamy zaznaczane i ponanoszone zakresy występowania grup plemiennych w Europie Środkowej. Jak widzimy, mamy tutaj Polan, nasze plemię, które z początkiem państwowości wiąże się bezpośrednio. Pomorzanie, Mazowszanie, Ślężanie, Opolanie. Poniżej na południu plemiona czesko-słowackie, a na zachód, idąc w stronę Europy Zachodniej, mamy Wieletów, Obodrzyców, plemiona należące do grupy zachodniej Słowian. Poza mapą, tylko fragmentarycznie na niebiesko, zaznaczone są obszary, gdzie mieszkali Słowianie wschodnioeuropejscy. Chrzest do Polski wkroczył, by tworzone państwo stało się chrześcijańskie, a tym samym przestało być światem pogańskim.
o wierze naszych praprzodków, Słowian, którzy przybyli na te ziemię Europy mniej więcej w VII wieku naszej ery, czyli dość późno, stopniowo zajmując tereny wcześniej, którymi władali Germanie, którzy przeszli bardziej, przesunęli się, jak wiemy, na zachód. To ci Słowianie, którzy tutaj gdzieś z obszarów pogranicza Europy Wschodniej i Azji trafili, przynieśli zapewne też swoje systemy wierzeń, panteon bóstw, wyobrażeń, praktyk religijnych. Była to religia dość prosta, jak się domyślamy, typowa dla tych społeczności archaicznych występujących w okresie przedchrześcijańskim, właściwie przed pradziejowym. Mieli swoich bogów, z których każdy miał określoną funkcję do zagospodarowania. I też jak inne plemiona, na przykład Germanie, wierzyli w obecność dookoła mnóstwa różnych duchów, mocy, demonów, którymi nasycona jest rzeczywistość. Podchodzili do religii innych z dużą tolerancją, zakładając, że każda społeczność ma własnych bogów. I w sytuacji konfrontacji, na przykład militarnej, głęboko wierzyli, że ich bogowie będą im sprzyjać. Gdy się okazywało inaczej, no to uznawali, że tamtych bogów moc była większa. Miejscami kultu były wybierane obszary natury, na przykład święte góry Ślęża, święte Gaje, jeziora, kamienie, które czczono jako właśnie te widome znaki od bogów ludziom przekazane. Nie wykonywali wizerunków swoich bogów, a przynajmniej robili to bardzo rzadko i te przedstawienia są stosunkowo chyba najbardziej ubogie, no ale skoro u Germanów było podobnie, to co się tutaj specjalnie dziwić. Najsławniejszy wizerunek słowiańskiego bóstwa to posąg Światowida, który został wyłowiony w XIX wieku z dna rzeki na terenie Ukrainy, ze Zbrucza. Dzisiaj trafił on, czy znajduje się dzisiaj w Muzeum Archeologicznym w Krakowie, bo w XIX wieku to znalezisko przetransportowano do Krakowa. To chyba taki najbardziej sławny wizerunek, ale też nie najstarszy, no bo jak widzimy, datowany jest on na sam moment już właściwie schyłku poganizmu, IX-X wiek. Trudno określić także stojącą sobie wciąż w przestrzeni otwartej niedźwiedzicę czy niedźwiedzia, którego u stóp Ślęży można oglądać. Kopiec Krakusa jest kurhanem, ale właściwie miejscem kultowym, bowiem podczas badań archeologicznych okazało się, że są w nim zakopane liczne dary wotywne, które były na przestrzeni stuleci składane bóstwom, a więc była to taka swoista święta góra, którą tutaj w okolicach Krakowa prasłowianie odwiedzali, by składać bóstwom ofiary. Oczywiście sam fakt chrystianizacji miał bardzo złożony charakter pod względem historycznym, a także długotrwały przebieg. Wiemy, że chrzest miał miejsce w roku 966, a w podziemiach dzisiejszej katedry poznańskiej archeolodzy w latach drugiej połowie lat 40. odkryli dość szeroką, rozległą, wylaną z cementu zmieszanego z gipsem, jakby okrągłą wylewkę. Zidentyfikowano ją jako misę chrzcielną, która mogła służyć do masowych chrztów, kiedy władca zdecydował się zostać chrześcijaninem
Siłą rzeczy oczywiście jego poddani musieli także pójść w jego ślady. Jan Matejko, o którym już mówiłem, tak sobie wyobrażał ten moment chrztu Polski. Oczywiście nie znał wówczas stosowanych praktyk, dlatego przyjął, że chrzest odbywał się jak już w czasach jemu bliższych, poprzez polanie głowy nad brązową misą chrzcielną, ale tak nie było. Najprawdopodobniej ta misa chrzcielna stała sobie jako płytki basen w niewielkim kamiennym budynku, który potem ustąpił miejsca pierwszej katedrze na Wawelu. Byłby to zatem ten jeden z najstarszych przykładów architektury kamiennej, jaka wraz z chrześcijaństwem w Polsce zagościła. Tym biskupem misyjnym według kronik był biskup Jordan. To zatem on mógł tu dokonywać owych chrzcielnych ablucji, dzięki którym z pogan robili się chrześcijanie. Kilka słów o historycznych interpretacjach tego ważnego dla dziejów Polski, by nie rzec fundamentalnego zdarzenia. Tradycyjnie przed laty obowiązywała w historiografii doktryna, że przyczyną, dla której Mieszko zdecydował się na chrzest, było narastające zagrożenie z zachodu, płynące ze stron agresywnych, dążących do chrystianizacji Słowian, germańskich części państwa Cesarstwa Niemieckiego, Markia Brandenburska i tak dalej. Jednak późniejsze badania, dokładniej analizujące wydarzenia, fakty, tę hipotezę obaliły, bo przecież, kiedy Mieszko w 1966 roku temu chrztu się poddał, nie miał żadnych zagrożeń ze strony cesarstwa. Częściej niż zagrożeniem, tak naprawdę realnym zagrożeniem dla niego były plemiona naszych sąsiadów z zachodu, czyli Słowian zachodnich, Związku Wieleckiego, który wielokrotnie najeżdżał na ziemię Polan i kilkoma razy Mieszko doświadczył bardzo bolesnych porażek w walkach z nimi. A więc to było jakby bardziej realne zagrożenie. I zresztą te wysunięte forpoczty na wschód cesarstwa, które z racji niejako brały na siebie misję niesienia chrześcijaństwa w plemionach nadal pozostających w poganizmie, czyli w ziemiach słowiańskich, interesowali się przede wszystkim chrystianizacją tych najbliższych swoich sąsiadów, czyli tych naszych zachodnich Słowian, o których mówimy. A zatem Mieszko nie miał naprawdę żadnego realnego powodu bać się cesarstwa. Często podkreśla się tutaj rolę kobiety. No, na pewno na bieg spraw nieraz emocje mają istotny wpływ. A więc nowa żona, którą Mieszko sprowadził, stawiająca zresztą jako warunek, by się pojawić w państwie Polan właśnie chrzest męża, była silną osobowością, miała swoje oczywiście pewnie atuty i w związku z tym no, zadbała, żeby trafić jako małżonka do księcia Polan już bez tego, co było wcześniej na jego dworze, czyli haremu, bo wiemy, że Mieszko przed Dobrawą miał inne jeszcze żony, zgodnie z praktyką stosowaną w państwach, w tych społecznościach plemiennych, słowiańskich. A więc musiała tę konkurencję wykosić, by zająć należne miejsce jedynej prawowiernej małżonki. Udało się. Więc na pewno była osobowością silną, ale wszystko na to wskazuje jednak, że to była autonomiczna decyzja Mieszka, że nie uległ po prostu, jak to się mówi, silnej żonie i zrealizował to, o co ciosała mu kołki na głowie, jak się powiada.
Ta decyzja mogła być przez Dobrawę wzmocniona, dodatkowo jakby uargumentowana, ale celem, dla którego zapewne Mieszko chciał doprowadzić do tego właśnie przyjęcia chrztu, było wzmocnienie własnej władzy, albowiem przyszło mu rządzić tworzonym państwem, przejętym po swoich bezpośrednich przodkach, dziadku i ojcu, jako państwie, które się dopiero rodzi, kształtuje, a dotychczasowa praktyka w tych plemiennych społecznościach nie dawała wodzowi zbyt silnej pozycji. Ta pozycja była z jednej strony ograniczana rangą, jaką zajmowała w tej hierarchii starszyzna plemienna. A więc władca nie był kimś szczególnie silnym, mocnym w takim plemiennym układzie. A Mieszko dążył, jak wyraźnie widać, do takiej władzy całkowicie dominującej swoich poddanych. To zapewniało chrześcijaństwo. Taki bowiem charakter ma władza świecka w systemach średniowiecznych chrześcijańskich. Władza jest święta, przez Boga pobłogosławiona, za nią stoi autorytet i moc Chrystusa, a więc daje tę sakrę, której pogańska wiara absolutnie władcy nie dawała. Zapewne oczywiście chciał też Mieszko zbliżyć się ze światem zachodu, widząc czy mając wieści o tym, jak tamta cywilizacja na zachodzie dzięki chrześcijaństwu zaczyna się rozwijać, jak się rozwija. Przecież wszyscy ludzie wykształceni wówczas, umiejący czytać i pisać, to byli duchowni. Na tej właśnie bazie duchowieństwa bazowały urzędy w cesarstwie karolińskim, ottońskim, a więc chrześcijaństwo niosło za sobą nie tylko jak gdyby wobec władcy, ale także dawały władcy możliwość opierania się na doradcach, którzy mieli określony zasób wiedzy, dysponowali umiejętnościami, jakich zapewne w swoim kręgu doradców Mieszko nie miał. A więc podjął decyzję ważną dla siebie, jak wiemy, brzemienną w skutkach także dla dalszych dziejów rodzącego się, kształtującego państwa polskiego. Chrystianizacja oczywiście szła jakby od góry. Pierwszym był władca, po nim oczywiście jego najbliżsi, cały dwór z księciem związany. No i oczywiście mieszkańcy grodów, takich jak Poznań, Gniezno, Giecz i inne główne ośrodki, w których żyli poddani Mieszka. Wiemy, że ten proces chrystianizacji przebiegał bardzo wolno, albowiem sam fakt jeszcze ochrzczenia nie oznaczał, że osoba w ten sposób jakby doświadczona zanurzeniem w wodzie niekoniecznie musiała zdawać sobie w pełni sprawę, co ją, jakie z tym właśnie chrztem wiążą się konsekwencje. Dlatego też w najlepsze oczywiście trwała wciąż praktyka pogańska, nie tylko gdzieś w jakichś odległych od centrów władzy, zagubionych w ogromnych obszarach, porośniętych w dużej mierze jeszcze puszczą terenów państwa Polan, ale na pewno bezpośrednio pod samym nosem księcia jeszcze spokojnie można było bez trudu z takimi praktykami, wierzeniami, zachowaniami pogańskimi mieć do czynienia. Wiemy, że ta walka z poganizmem w społeczności polskiej trwała aż do XIII wieku, jeszcze w początkach XIII wieku. Duchowieństwo, kronikarze notują przypadki występowania takich właśnie pogańskich praktyk. Dopiero w tym XIII stuleciu sytuacja ostatecznie zostanie
unormowana i chrześcijaństwo już będzie jedyną religią całej społeczności polskiej mieszkającej w średniowieczu w granicach naszego państwa. Chrześcijaństwo zatem wiązało się bardzo silnie z procesem wzmacniania władzy centralnej, a także budowaniem struktury, którą Mieszko tworzył jako swoje państwo. Przecież tak robili wcześniej germańscy władcy. Widzieliśmy państwo Franków, Ostrogotów, Wizygotów, Longobardów, które powstawały, kształtowały się, większość z nich upadała potem po jakimś czasie, ale niektóre miały tę właśnie siłę wewnętrzną, by trwać i przeczekać ten trudny moment rozpadu, który zwykle następował po śmierci założyciela. Tak było na przykład z państwem Franków, które ostatecznie, jak wiemy, przetrwało i w swoim momencie apogeum stało się też cesarstwem Karola Wielkiego. Potem, co prawda, to cesarstwo rozpadło się na trzy części, z których na koniec dwie już przetrwały i istnieją dalej, bo jest to Francja, a potem cesarstwo niemieckie oczywiście. Na naszych ziemiach Europy Środkowej też te procesy ambitniejsi przywódcy podejmowali, jak na przykład państwo wielkomorawskie założone przez księcia Światopełka, a po nim, po jego rozpadzie, rodzi się i kształtuje księstwo Czech. No i ono rzeczywiście już jest podmiotem trwałym. I w tej kolejności następnym będzie państwo Polan. Oczywiście te państwa rozpychały się w swoim terytorium, zajmując ziemię sąsiadów. Państwo Polan bardzo wyraźnie to właśnie ten proces prowadzi. I Mieszko w szczególny sposób właśnie o te ziemie sąsiednie zabiega, niekoniecznie metodami pokojowymi, raczej w większości były to podboje, a więc dokonywano je siłą tych właśnie inkorporacji, wcieleń do państwa Polan, na przykład ziem Mazowsza, Małopolski, czyli ziemi krakowskiej, Śląska czy Pomorza Wschodniego. Ale tak jak widzimy to na tej mapie, to państwo już zaczyna zajmować terytorium zbliżone do tego, które dzisiaj obejmują granice naszego kraju. A więc jesteśmy już jak gdyby w samym początku też w kształtowaniu się terytorialnym, z którym mamy aż po dzisiejszy dzień do czynienia. Chrystianizacja, jak już powiedziałem, była procesem bardzo trudnym. Mieszko, przyjmując chrzest, też oczywiście sprowadza do Polski grupę misjonarzy na czele z biskupem Jordanem, jak wiemy, biskupem misyjnym. Jego siedzibą był Poznań, bowiem to była nasza najstarsza diecezja, czyli pierwsze miejsce, gdzie rezyduje biskup, obejmując terytorium, które Kościół świat dzielił, czyli na te diecezje. Wśród tych, którzy do Polski przybywali, oczywiście mogło być wielu, także mogły być też grupy zakonników. Wiemy o tym, że i benedyktyni w tym procesie chrystianizacji swoją rolę odegrają. Kapłani musieli przynieść do Polski ze sobą wszystko, łącznie z naczyniami liturgicznymi, księgami świętymi, a duchowieństwu towarzyszyli też fachowcy, by na przykład móc w Polsce wznosić pierwsze kościoły, pierwsze świątynie. Z tego heroicznego momentu, w którym państwo polskie rodziło się jako państwo chrześcijańskie, niewiele mamy zachowanych świadectw, pamiątek. Wśród nich jedną z najcenniejszych jest Czara Włocławska, którą teraz na ekranie widzicie. To wykonana ze srebra naczynie, które kształtem wydaje się dość dziwne,
ale w tym okresie jeszcze kształty naczyń liturgicznych nie mają takiego wyrazistej formy jak potem. I wiemy, że ta czara włocławska pełniła funkcję kielicha liturgicznego. Wykonano ją na terenie Niemiec zapewne, tak się przyjmuje dzisiaj, a została ona ozdobiona techniką repusowania, czyli wybijania od wewnątrz specjalnymi młotkami jubilerskimi, złotniczymi, które pozwalają właśnie wykorzystać ciągliwość takich kruszców jak srebro czy złoto. Także miedź jest tutaj pod tym względem wyjątkowo podatnym metalem, by osiągnąć takie efekty, jak na powierzchni zewnętrznej teraz oglądamy, czyli te wypukłości figur, scen, przedstawień. To było właśnie zrobione metodą repusowania. Przypomnę, że tę technikę poznawaliście już przed wielu miesiącami, kiedy oglądaliście i poznawaliście chociażby złotą maskę króla Agamemnona, czyli w początkach dziejów starożytnej Grecji. Wtedy to repusowanie nam się po raz pierwszy pojawiło. Ta technika jest zresztą stosowana po dzień dzisiejszy w metaloplastyce. Czara włocławska została wyorana w latach 30. przez rolnika w trakcie prac rolnych orki. Okazało się, że nagle spod pługa wyskoczyło coś z ziemi, nie tak głęboko zasypane. W ten sposób wyszło na jaw to naczynie. Od razu oczywiście zorientowano się, że jest to rzecz bardzo cenna i rolnik, przekazując to odpowiednim władzom, uratował to, bo przecież mogło się z tym zdarzyć, że nikt by się nawet nie dowiedział, że coś takiego w ziemi tkwiło. Badacze szybko ustalili, że przedmiot pochodzi z X wieku, że mógł być właśnie używany przez tych pierwszych misjonarzy, a gdy po śmierci Mieszka II doszło do reakcji pogańskiej, to ówczesny właściciel tego naczynia, duchowny, zakopał go w tym miejscu, uciekając, prawda, przed poganami. Prawdopodobnie został zabity i już nie wrócił po skarb zakopany. Odnaleziono go dopiero po prawie 1000 latach. Dzisiaj ta czara jest do obejrzenia w Muzeum Narodowym w Krakowie. Mieszko, przyjmując chrzest, wprowadza Polskę w krąg cywilizacji Zachodu, całej wielowiekowej spuścizny, tradycji, która na chrześcijańskim fundamencie sięga korzeniami jeszcze dalej, bo starożytności. Słowianie przez całe wieki, które spędzili na naszych tutaj Europy Środkowej ziemiach, nie korzystali z kamienia jako budulca. Całe budownictwo realizowane przez Słowian wykonywane było z drewna. Także najbardziej te prestiżowe obiekty, jak na przykład rezydencje władców plemiennych, czy nieliczne, rzadko wznoszone przez Słowian świątynie. A zatem znajomości obsługi kamienia jako materiału budowlanego Słowianie nie posiadali. Nie ma zatem wątpliwości, że pierwsze kamienne budowle nierozerwalnie wiążą się z chrztem. Mieszko miał do dyspozycji kilka ośrodków, w których naprzemiennie się sobie rezydował. To były Poznań, Gniezno i Ostrów Legnicki. Gniezno było takim głównym ośrodkiem kultu pogańskiego. Tam silne były wpływy kapłanów pogańskich. I wszystko na to wskazuje, że sytuacja bardziej sprzyjająca decyzji księcia była w Poznaniu. Dlatego też od Poznania zaczyna się historia naszej przedromańskiej architektury kamiennej. Na terenie naturalnej wyspy, jaka znajduje się w samym sercu Poznania,
przez który przepływa, jak wiemy, rzeka Warta i ona się rozwidla, tworząc pomiędzy jej odnogami rozległą wyspę zwaną Ostrowiem Tumskim, to właśnie na tym jakby naturalny sposób, bezpiecznym miejscu funkcjonował gród, jeszcze w czasach Pogan oczywiście, z takim jądrem głównym, który był częścią centralną, grodem książęcym, miejscem, gdzie od innych poddanych książę sobie zamieszkiwał. I na terenie tego grodu została wzniesiona chyba najstarsza budowla kamienna na naszych ziemiach. Powstała równolegle zapewne z tym oglądanym baptysterium. To było palacjum, czyli pałac dla Kmieszka, wzniesiony i już także zaopatrzony w kaplicę, bo zapewne budowa tego obiektu była nierozerwalnie związana z przybyciem tutaj Dobrawy, tej właśnie chrześcijańskiej małżonki. Ta nieistniejąca dzisiaj budowla, której ślady zostały odkryte archeologicznie kilkanaście lat temu pod niewielkim gotyckim kościółkiem stojącym sobie w tym miejscu na Ostrowiu Tumskim, tak mogła wyglądać. Duży prostokątny budynek, zapewne dwukondygnacyjny, czyli posiadający parter i pierwsze piętro, miał dostawione z boku tą właśnie kaplicę zakończoną półkolistą apsydą. Nie robi może wielkiego wrażenia ta budowla, przynajmniej tak jak na nią patrzymy, ale pamiętajmy, niczego takiego do tej pory na tym terenie nie było. Jest to pierwsza kamienna rezydencja z najstarszym polskim kościołem, który zostaje wzniesiony przez sprowadzonych z zachodu budowniczych. A oni oczywiście korzystają z wzorów pałaców, które były realizowane w Europie Zachodniej dla władców Cesarstwa Niemieckiego. Skromniejsza, jeśli chodzi o pewnie wielkości, ale podobna w kształcie. A te rezydencje ottońskie wprost wzorowane były na karolińskich, czyli z czasów Karola Wielkiego. A on z kolei wzorował się na realizacjach cesarskich z czasów rzymskich. A więc tym samym w tym łańcuszku na naszych ziemiach pojawi się obiekt, który swoją genezę ma przed wiekami w starożytnym Rzymie. Oczywiście z żadnym pałacem rzymskim cesarzy na Palatynie czy Aventynie, czy innych miejscach, gdzie takie pałace powstały, bo ci cesarze sobie tam różne rezydencje w Rzymie zakładali, równać się to nie może, ale jest. Nieopodal tego niewielkiego kościółka, o którym przed chwilą wspomniałem, jest monumentalna gotycka katedra poznańska. W latach powojennych przeprowadzono bardzo gruntowne badania w podziemiach i okazało się, że pod posadzkami podziemi katedry kryją się szczątki starszych budowli, w tym tych, które na pewno były pierwszą katedrą w Poznaniu. Mamy tutaj rysunek i plan odtwarzający mury zewnętrzne dzisiejszej katedry gotyckiej. I na ten zarys naniesiony jest kształt odkrytych fragmentów pierwszej katedry w Poznaniu. Na podstawie tego dość skromnie uwidocznionych resztek można było pokusić się o rekonstrukcję, jak ta katedra wyglądała. Jedno to nie ulega najmniejszej wątpliwości. To była katedra reprezentująca model doskonale nam znany podłużnej świątyni bazylikowej, trójnawowej z prezbiterią od wschodu zamkniętym apsydą i najprawdopodobniej westwerkiem od zachodu. To jest próba odtworzenia bryły tej świątyni. Westwerk zapewne mieścił na piętrze, czyli na emporę książęcą, czyli miejsce, skąd Mieszko mógł uczestniczyć z rodziną w nabożeństwach w świątyni.
Różnica oczywiście w kształtu tej części, jeśli chodzi o bryłę, jest sporo, bo na podstawie takiego planu wielu szczegółów ustalić się nie da. Na przykład, czy z boku do prezbiterium przelegały dwie wieże. Są tu jakby zarysy jakichś pomieszczeń na planie kwadratowym, ale czy kończyły się one z czyistymi wieżami? No, 100% na to potwierdzających nie mamy, ale jest bardzo wysoce prawdopodobne, że tak było. Oczywiście też i kształt Westwerku mógł mieć charakter inny niż ten proponowany tutaj, dlatego pokazuję kilka wariantów, jak ta pierwsza katedra w Poznaniu mogła wyglądać. Jak już powiedziałem, stała ona sobie w takiej wydzielonej części grodu na Ostrowiu Tumskim i była pierwszą monumentalną formą architektoniczną. Budowniczowie jej zostali sprowadzeni z Niemiec, dlatego też ta architektura wyraźnie ma cechy charakterystyczne dla przedromańskiej architektury cesarskiej z Niemiec, tylko oczywiście nieco mniejszych formatach niż kościół na przykład świętego Michała w Hildesheim, ale jakby z ducha to jest ten sam model przedromański. Przy okazji warto się jeszcze kilka słów powiedzieć o samym miejscu, gdzie doszło do chrztu Mieszka I. Mieliśmy już misę okazję zobaczyć. Gdzie się to dokonało, nie wiemy. Wcześniej w dawniejszych podręcznikach historii można wyczytać, że Mieszko mógł być chrzczony za granicami, na przykład w Pradze czeskiej, albo nawet w Ratyzbonie, czyli diecezji, pod którą Praga wówczas podlegała na terenie Niemiec. Ale zachowane kroniki z tego czasu w Ratyzbonie pisane nie zawierają najmniejszej wzmianki o takim wydarzeniu, a nie ma wątpliwości, że prestiż jak gdyby takiego chrztu dla świątyni był tak wielki, że na pewno poświęcono by mu sporo uwagi, sporo miejsca, wspominając, że tak znamienity pogański książę Słowian w tej katedrze został ochrzczony. Więc skoro nie ma tam wzmianek, a także nie poruszają tej kwestii kronikarze niemieccy, należy założyć, że Mieszko ochrzcił się na terenie swojego państwa, czyli albo w Poznaniu, albo właśnie na wyspie Ostrów Lednicki, do której za chwilkę sobie przejdziemy. Ale jeszcze wracając do samej katedry, tam w podziemia, gdzie wyeksponowano to, co się udało znaleźć, możemy zobaczyć takie ciekawe dwa elementy stojące kiedyś w samym sercu nawy środkowej. Te fragmenty kamieni układają się wyraźnie w podłużne kształty prostokątne, a zidentyfikowano je jako grobowce. Kto mógł tam zatem spocząć? Nie ma wątpliwości. Mieszko i jego syn Bolesław. To były właśnie ich, było ich miejsce spoczynku w samym środku katedry poznańskiej. Teraz przeskakujemy na moment do Gniezna. Zobaczymy ten drugi wielki ośrodek władzy wczesnopiastowskiej. Jak wspomniałem, dużo silniej broniący się przed chrześcijaństwem z uwagi na tradycje tutaj kultów pogańskich. Ale również i tutaj w końcu książę doprowadził do wzniesienia pierwszych kamiennej świątyni, czyli katedry w Gnieźnie, a także miał tutaj murowany kamienny palacjum. Przy okazji możemy zobaczyć, jak w formach owali kształtują się poszczególne człony grodu gnieźnieńskiego. Takie same formy miały wszystkie grody w tym czasie, bowiem otaczały je drewniano-ziemne wały, a wewnątrz w dość swobodnym systemie wznoszone były domostwa mieszkańców. Tu mamy próbę rekonstrukcji takiej chaty z czasów właśnie X wieku, w której mogli mieszkać, w takich podobnych mogli mieszkać właśnie mieszkańcy tego podgrodzia
w Gnieźnie, czy w Poznaniu, czy w jakimkolwiek innym miejscu. A tu mamy z kolei zrekonstruowany fragment obwałowań w formie tak zwanej skrzyniowej, tworzonej z drewnianych struktur, bali łączonych ze sobą i wypełnianych kamieniami i ziemią, usypywanych jeszcze z zewnątrz gliną, tak żeby wzmocnić całość i zapewnić jej obronność. No i już mamy Ostrów Legnicki. To jedno chyba z najbardziej takich dzisiaj przemawiających do wyobraźni miejsc, gdzie można się cofnąć w czasie do początków naszej państwowości. Ostrów Legnicki to wyspa na jeziorze Lednica położona, a sama jezioro Lednickie znajduje się gdzieś w połowie drogi między Gnieznem a Poznaniem. W naturalny sposób było to miejsce warowne, bezpieczne, otoczone zewsząd wodą i to dość szeroko, a więc dające tym, którzy się na wyspie znajdowali, spore atuty, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Dlatego też na ostrowie znajdował się ważny ośrodek władzy pierwszych naszych piastów i też widzimy, że na samej wyspie resztki obwałowania oddzielające część od większej pozostałej reszty wciąż są widoczne. Dzisiaj Ostrów Legnicki jest rezerwatem archeologicznym, swoistym muzeum pod chmurką i można się do niego dostać, tak jak widzimy, promem. To jest jedyna metoda, żeby na tę wyspę się przedostać. Warto, robi wrażenie, bowiem na pozostałościach tego drewnianego grodu mamy też jedną z najstarszych kamiennych budowli, które zostały w Polsce wzniesione. Oto ona, specjalnie zabezpieczona przed deszczami i innymi czynnikami zewnętrznymi, pozostałość dawnego palacjum, które tutaj się znajdowało na Ostrowiu Lednickim. Palacjum, tak jak już tłumaczyłem, to łacińska nazwa pałacu, prostokątnego budynku, którym pełnił funkcję reprezentacyjną, mieszkalną, bowiem tutaj władca pełnił swoją funkcję, ale także oczywiście mieszkał, tak jak to już widzieliśmy wcześniej w Poznaniu. Prostokątny budynek połączony był z centralną kaplicą, czyli zniesiono na planie krzyża greckiego równoramiennego z półkolistymi aneksami bocznymi. Ta kaplica była dwukondygnacyjna, jak widzimy. W podziemnym, tej dolnej części odkryto dwa baseny chrzcielne, więc zapewne i tutaj odbywał się też ten zbiorowy chrzest, który był efektem decyzji władcy. Niektórzy przypuszczają, że ten właśnie akt chrztu Mieszka mógł właśnie mieć tutaj miejsce na Ostrowiu Lednickim, gdzie władca mógł się czuć bezpieczniej, bo zapewne jego decyzja o przyjęciu chrztu i jakby zmianie wiary na pewno nie podobała się w sporej części wpływowych odłamów Polan, czy to w starszyźnie, a przede wszystkim oczywiście w kręgach kapłanów, którzy w ten sposób no, tracili istotny wpływ na bieg spraw, a i wierny wśród poddanych nie brakowało na pewno przekonania, że to był akt no, wypowiedzenia posłuszeństwa dawnym bogom, czyli zerwania z wielowiekową tradycją ojców. Mieszko tutaj pod tym względem sporo ryzykował, decydując się na ten krok. Tak wygląda zrekonstruowana bryła całości. Ten prostokątny budynek i bardzo efektowna, przylegająca do niego kaplica. Efektowna z uwagi na złożoność struktury brył. To już ona, tak jak się dzisiaj prezentuje, tyle z niej zostało właśnie, jak na ten czas i tak sporo. Dlatego mamy tu na przykład pierwsze na naszych ziemiach otwór drzwiowy, półkolisty.
który jest już takim elementem architektonicznym, wyraźnie tutaj zachowanym. Domyślamy się, że ten budynek był realizowany w dwóch fazach. Pierwszej, zapewne jeszcze za czasów Mieszka, miał wtedy troszkę skromniejszą postać, potem został nieco poszerzony, powiększony i upiększony, bowiem jak się przyjmuje, w 1000 roku, kiedy na ziemię państwa Polan przybywa cesarz Otton III, to było wielkie wydarzenie w skali Europy, a wiem, że wybrał się tutaj nie z wycieczką, tylko żeby odwiedzić szczątki swojego przyjaciela zamordowanego przez pogan, czyli biskupa praskiego Wojciecha, który po opuszczeniu swojej stolicy w Pradze schronił się w państwie Bolesława Chrobrego i ostatecznie zdecydował się pod ultimatum ze strony papieża na udanie się w akcję misyjną do Prus i tam został zabity. Potem oczywiście ogłoszono go świętym, męczennikiem, no i znający się z młodości z Wojciechem cesarz postanowił tę pielgrzymkę do Polski odbyć. Był rok 1000 i najprawdopodobniej to właśnie tutaj, w tym palatium na Ostrowiu Lednickim, cesarz zamieszkał na ten czas pobytu na naszych ziemiach. A więc tutaj się też odbył tak zwany zjazd gnieźnieński. Przypomnę raz jeszcze miniaturę przedstawiającą Ottona III i ta alegoryczne personifikacje czterech jak gdyby części świata, które mu podlegały, do której obok tradycyjnych Rzymu, Galii, Germanii dołącza się też ziemie słowiańskie. Wiemy, że w czasie tego zjazdu Otton ofiarował Bolesławowi kopię włóczni świętego Maurycego. Tu ją widzicie. To jest kolejny bezcenny skarb historyczny, bo to jeden z tych najważniejszych zabytków, które mamy z tej pierwszej fazy dziejów naszego państwa. Cudem ta włócznia przetrwała do naszych czasów, jest dzisiaj w Krakowie, w Muzeum Archidiecezji Krakowskiej na Wawelu do obejrzenia. Bolesław otrzymał tę kopię jako swego rodzaju insygnium, bowiem oryginalna włócznia świętego Maurycego, jak się przyjmuje, oczywiście oryginalna, traktowana była jako insygnium cesarskie, była jednym z tych elementów, które cesarz posiada jako symbol swojej władzy. A więc dając tę kopię Bolesławowi, jak się przyjmuje, symbolicznie go jak gdyby mianował na swojego namiestnika, czyli kogoś, kto w imieniu cesarza tą częścią świata miał władać. A więc w ten sposób Bolesław znalazł się w kręgu wielkiej polityki europejskiej prowadzonej przez cesarza Ottona III. Przenieśmy się jeszcze do Krakowa, na Wawel. Oto przed nami zarys owalu, jaki stanowi wzgórze wawelskie. To miejsce, jak wiemy, dla historii Polski też ma wyjątkowe znaczenie. Przede wszystkim oczywiście jako miejsce, gdzie znajduje się zamek i katedra na Wawelu. W takim kształcie, jaki na przestrzeni stuleci obie budowle uzyskały. Jednak to wzgórze było, z uwagi na jego naturalne ukształtowanie, miejscem zamieszkiwanym już w neolicie. Wiemy, bo badania archeologiczne tam prowadzone znalazły świadectwa bytowania tam ludności myśliwskiej i pierwszych rolników z czasów neolitu. Potem oczywiście ta osadnictwo na wzgórzu, na szczycie było pewną ciągłością, kontinuum, co było zrozumiałe, bo to miejsce idealnie do takich celów się nadawało. Sama góra ma strome, spadziste zbocza skalne, a wierzchołek ścięty płasko, czyli idealnie nadaje się właśnie, żeby tam na szczycie sobie zainstalować
swoje domostwa i czuć się jak gdyby bezpieczniejszym przed zagrożeniami zewnętrznymi. I dlatego też był to główny ośrodek państwa Wiślan, które na tym terenie kształtowało się w czasach jeszcze przedpiastowskich. Wiślanie to było plemię zamieszkujące teren właśnie Małopolski. Mieli oni przez pewien czas związki polityczne, bo byli częścią też państwa wielkomorawskiego, a więc weszli w skład tego pierwszego, najstarszego, efemerycznego, jak się potem okazało, państwa słowiańskiego. Po jego rozpadzie oczywiście władza wróciła znowu jako autonomia, no i w końcu Mieszko sięgnął po właśnie tę władzę, kiedy Czesi już nie mieli, znajdowali się w głębokim wewnętrznym kryzysie i nie mogli aspirować o te ziemię, co oczywiście traktowali jako naturalną spuściznę po państwie wielkomorawskim. No i w ten sposób Małopolska znalazła się w granicy państwa Polan. Oczywiście Wawel pozostawał zatem ośrodkiem też lokalnej władzy, tyle że już podporządkowanej Piastom. Na terenie wzgórza znajduje się mnóstwo resztek archeologicznie potwierdzonych budowli z X, XI czy XII wieku, czyli z czasów przedromańskich i romańskich. Mamy je tutaj ponanoszone na zarysy murów dzisiejszych budowli, czyli powstałych później. Tu już ogołocona jest ta wersja bez tych późniejszych zarysów murów, więc łatwiej to się zorientować, ile tego wszystkiego tutaj na tym wzgórzu się znajdowało w czasach średniowiecza, w okresie romańskim. Ale najstarsza z tych budowli, jak się przyjmuje, to jeszcze może na sekundkę cofnę do tego. O, to jest właśnie ten maleńki element, który teraz kursorkiem zaznaczam. I tu już ją widzimy. To jest przedromańska rotunda Najświętszej Marii Panny na Wawelu. Datowana na X wiek. Czas powstania przesuwa się w górę lub w dół w zależności od pracy badaczy, bo historycy są tu absolutnie rozbieżni co do datowania momentu powstania tej budowli. Przyjmujemy dzisiaj, że ta budowla powstała w drugiej połowie X wieku, ma formę budowli centralnej, rotundy z czterema przylegającymi do niej apsydami, tworzącymi formę czteroliścia. Tu mamy zarys tego kształtu tego budynku i plan oczywiście z przekrojem. Otóż ta budowla stała sobie przez długi czas na terenie grodu na szczycie Wawelu, jako prawdopodobnie kościół grodowy obsługujący mieszkańców tutaj sobie żyjących. Tak mogła wyglądać to próba oczywiście odtworzenia makieta tej budowli. A teraz jeszcze zajrzymy do środka, do rekonstrukcji jej wyglądu wewnętrznego, bowiem dzisiaj ta budowla już tak się pięknie nie prezentuje, ale jak na te czasy znowu dodam, że jest całkiem nieźle. Albowiem spore fragmenty tej budowli przetrwały do naszych czasów, w okresie, w dawnych podziemiach pod budynkiem obecnej dyrekcji, a dawnych kuchniach zamkowych. I tak to właśnie się prezentuje na zdjęciach na wystawie. Ostatnim obiektem, który jeszcze zobaczymy, to rotunda w Cieszynie, pochodząca z XI wieku. Też budowla na planie koła, skromniejsza niż ta na Wawelu, ale dużo lepiej zachowana. To przekrój przez tę budowlę, a teraz oglądamy jeszcze zdjęcie zrobione specjalnym szerokokątnym obiektywem, pokazującym, jak to w środku wygląda. I tu sobie zrobimy przerwę, bo następna część naszych zajęć już zajmiemy się stricte architekturą romańską, która powstanie po odbudowie państwa polskiego, po wydarzeniach tragicznych, które miały miejsce po śmierci Mieszka II, kiedy doszło do reakcji pogańskiej i całkowitej praktycznej likwidacji struktury kościoła na naszych ziemiach i powrocie poganizmu. Syn Mieszka II, jako mały chłopiec, został przez matkę Rychezę wywieziony do Niemiec, nazywał się Kazimierz i kiedy do Polski wrócił, bo go w końcu postanowiono
osadzić na, jako władcę Polski, bo sąsiedzi się przerazili tym wszystkim, co się tutaj wyprawiało, i do spółki książę Rusi Kijowskiej i właśnie cesarz zdecydowali się, żeby pomóc już dobiegającemu dorosłego czasu Kazimierzowi powrócić do Polski. W ten sposób wchodzimy w następną fazę zwaną sztuką romańską. Żegnam i do następnego razu. Pozdrawiam Was wszystkich.